10 najmocniejszych alkoholi na świecie. Materiał opracowany na podstawie fakt.pl. Absent wysokoprocentowy napój alkoholowy otrzymywany w procesie ekstrakcji kwiatów i liści piłonu, anyżu i kopru włoskiego oraz mniejszych ilości innych ziół. Absynt zaliczany jest do wódek smakowych. Zdarza się, że jest błędnie klasyfikowany jako rodzaj nalewki. Pierwsze dowody na destylację alkoholu zawierającego piołun, anyż i fenku włoski pochodzą z końca XVIII wieku. Niewykluczone jednak jest, że miało to miejsce wcześniej. Według najczęściej spotykanej historii jego powstania absynt został po raz pierwszy wytworzony około 1792 roku. Był on początkowo używany jako lek na wszelkie schorzenia i szybko zyskał na popularności. W końcu XIX wieku dramatycznie spadły zbiory winogron z powodu ataków chorób na plantacje, co spowodowało wzrost cen wina. I równanie ich z ceną likierów, poskutkowało to wzrostem spożycia różnego rodzaju alkoholi wysokoprocentowych. W początku XX wieku zaczęły krążyć różne historie o rzekomym szkodliwym oddziaływaniu tych ostatnich, a zwłaszcza pszendu, zawierającego Piołun uznawany za roślinę halucynogenną. Łączono go z licznymi zbrodniami, szczególnie morderstwami popełnianymi pod wpływem trunku. Opowieści te były podsycane przez Ruch Abstynencki i Stowarzyszenie Winiarzy. Co ciekawe, absynt był alkoholem artystów. Bardzo często pisarze i malarze tworzyli pod jego wpływem. W większości państw absynt jest ograniczony bądź całkowicie zakazany. Do państw, w których nie można zakupić tego alkoholu zalicza się m.in. Francja czy niektóre Stany Kanady. Czemu tak? Absynt potrafi wywołać halucynacje. Zawartość alkoholu to nawet 72%. Zależy według jakiej receptury. Bacardi Bacardi jest rodzinną firmą branży spirytusowej, znaną jako producent rumów, w tym Bacardi Superior i Bacardi 151. Firma sprzedaje ponad 200 milionów butelek rocznie w niemal 100 krajach. Bacardi z siedzibą w Hamilton ma 16 członków zarządu na czele z Facundo Bacardi, praprawnukiem założyciela firmy. Produkty marki Bacardi były nagradzane wiele razy przez prestiżowe organizacje za najwyższą światową jakość. Najczęściej stosuje się ten rodzaj alkoholu w bardzo małych ilościach, głównie do koktajli. Zawartość Bacardi to 75,5%. Devil Springs wodka to jedna ze wódek kowianych najgorszą sławą na świecie, najczęściej używa się jej do płonących drinków, ponadto Devil Springs jest polecany przez twórców nalewek. Powstawały już nalewki cytrynowe, herbaciane, a nawet chili. Butelka ma aż 80% i nie poleca się picia bez rozcieńczenia. To podobno nie tylko bardzo bolesne doznań, ale również skrajnie niebezpieczne dla życia. Sunset rum. Rum to napój alkoholowy o wysokiej zawartości alkoholu wytwarzany ze sfermentowanego soku z trzciny cukrowej, koncentratu tego soku lub melasy. Ogólnie w teorii rum ma od 37,5% do 81%, ale sunset rum ma aż 84%. Na YouTube można znaleźć swego rodzaju wyzwania, w których trzeźwa osoba strzela szota sunset rum i po jednym kieliszku i kilku sekundach jest już skrajnie pijana. Ekonomiczne, tym bardziej, że litr kosztuje jakieś 50 zł. Goodall soil, Wódka, alkohol popularny w Szwecji ponoć. Do jej produkcji wykorzystuje się świeżą wodę oraz organiczne ziarna. Ziarna, woda i Szwecja, tyle można o niej się doczytać w internecie. A, no i ma 85%. Balkan. Już po samej nazwie można uznać, że to coś mocnego. Często reklamuje się jako najmocniejsza wódka, jaką piliście, choć wcale tak niekoniecznie musi być, bo na liście trafia na piąte miejsce. Ma butelkę z trzynastoma różnymi ostrzeżeniami zdrowotnymi. Jest produkowany w Serbii i jest potrójnie destylowany. Taki trunek, myślę, jest dość niespotykany. Jest na temat tej wódki nawet kawał. Nie powinno się jej pić. Wochać, trzymać, ani nawet posiadać. Właściwie to od samego patrzenia można się upić. No ma 88%, jakby ktoś pytał: Princer, wódka, najmocniejsza wódka w Szkocji. I to nie jakieś tam byle co, ale kremowo-ziołowa wódka. Taki nawet trochę likier. Ja natrafiłem na wersję 38%, czyli według Mendelejewa wódkę idealną, ale fakt wspomina o odmianie 88,8%. Także miejsce czwarte. Szkocka Princer Wodka. Bridge Ladić. X4 plus 1 Quadrupler Whisky, jeśli dobrze to przeczytałem, bardzo długa i trudna nazwa. Jest to najmocniejszy whisky na świecie. Dzięki wyjątkowo precyzyjnemu procesowi destylacji jest niewiarygodnie czysta i mocna. Masz 92% alkoholu i w sumie tyle można o niej uzyskać informacji. Może nikt, kto ją pił, nie przeżył. Everclear. Everclear to marka spirytusum produkowanego przez amerykańską firmę Luxco. Jest wykonany ze zboża. Ze względu na rozpowszechnienie na rynku i wysoką zawartość alkoholu produkt stał się ikoniczny, ze sławną reputacją w kulturze popularnej. Luxco produkuje również dwa inne alkohole, alkohol Golden Grain i alkohol Crystal Clear, jako zasadniczo ten sam duch o innej nazwie. Kilka innych marek alkoholi zajmujących się tego typu alkoholami jest również dostępnych na rynku, jednakże to właśnie firma Luxco jest najbardziej popularna. Evel Clear masz 95% alkoholu, jest przezroczysty, bez zapachu i bez smaku, co nie oznacza, że się go nie poczuje. Spirytus rektyfikowany Destylant lub wodny roztwór alkoholu etylowego zawierający 95% alkoholu, ponieważ alkohol etylowy tworzy z wodą mieszankę azeotropową, maksymalne stężenie, które można uzyskać w wyniku rektyfikacji spirytusu surowego, wynosi 95,6%. Do jego produkcji w Polsce wykorzystuje się ziemniaki, zboża i m.in. innymi. Odpadki z buraków cukrowych pozostałych przy produkcji cukru. Słowo spiritus pochodzi od łacińskiego spiritus vini, czyli duch wina. W Polsce, spirytus rektyfikowany, używany jest do przygotowywania domowych nalewek i wypieków. Obrót tym produktem jest legalny w większości państw zachodnich. W niektórych krajach jego sprzedaż w ogólnodostępnych placówkach handlowych jest zabroniona. Można jednak uzyskać go jako produkt leczniczy w niektórych aptekach. Także jeśli mówicie o trawce jako lekarstwie dostępnym w aptekach, czy nawet jako zwykłej używce dostępnej w sklepach, pomyślcie, że w niektórych państwach, i to w Europie Zachodniej, tam gdzie ludzie jarają, spirytus jest zakazany. Także myślę, że wszystko ma dwie strony medalu. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek, ponieważ często korzystam z Waszych komentarzy. Koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, bo niezwykle to pozycjonuje kanał. Dzięki temu może dotrzeć do większej ilości osób. Zapraszam Was również na kanał Światowa Historia, gdzie mniej więcej dwa razy w tygodniu poruszam jakiś temat historyczny i udostępniam nowe materiały. Oraz tak na koniec chciałbym Was zaprosić na kanał Inwigilator, gdzie ostatnio pojawiła się animacja dotycząca Che Guevary i spotkała się raczej z pozytywnym odzewem, także myślę, że warto zobaczyć i ogólnie właśnie chciałbym powiedzieć kilka słów na temat Inwigilatora, ponieważ dodaję tam dwa rodzaje filmów, albo takie improwizowane, w których przeglądam jakiś artykuł bądź stronę internetową i sobie to analizuję, tak wiecie, na żywca powiedzmy live'a robię, albo właśnie animacje i co do animacji, Pracuję nad pierwszym sezonem serialu animowanego, utrzymanego w takich powiedzmy postapokaliptycznych realiach spowodowanych przez wycofanie szczepionek. Taka wizja yy, dość chora. I będzie to serial komediowy, humorystyczny, animowany, i to co mam wygląda nieźle. i Niedługo pojawił się pierwsze zwiestuny i będzie mi bardzo zależało, żeby jakoś ten serial został wypromowany, a bez was niestety to się nie uda. Z tego względu proszę Was o zaglądanie na Indvikilator, subskrybowanie tego kanału i obserwowanie animacji, które lada moment nastąpią. Dzięki za obejrzenie do końca, trzymajcie się, cześć.